imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. To już czwarta niedziela Adwentu. Ten fakt oznacza, że przed nami tak blisko ta jedyna niezwykła noc, w której przyszedł na świat Zbawiciel tego świata. Przygotowujemy się przez czas Adwentu, przez nasze praktyki, chociażby przez mszę świętą roratnią, poprzez przeżyte rekolekcje. I dzisiaj pytamy, czy jesteśmy gotowi z radością powitać Chrystusa. Czy jesteśmy też gotowi, Kościół wszystkich nas o to pyta, na to, by gdyby zaszła taka okoliczność, stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć: Boże, oto jestem. Jestem gotowy, jestem przygotowany, bo czuwałem. Te pytania nam towarzyszą każdego dnia. Rozważamy tę prawdę o naszej też przemijalności, ale jednocześnie towarzyszy nam radość, że skoro jesteśmy wierni Panu Bogu, to nie musimy się lękać stanięcia przed Bożym Majestatem tam kiedyś w wieczności i o ten pokój w sercu też prośmy Boga, kiedy uczestniczymy w tej mszy świętej. Mszę świętą sprawuję za zmarłych, miłosierdziu Bożemu polecam, prosząc o niebo świętej pamięci Józefę, polecam również Feliksa oraz wszystkich zmarłych z rodziny wujców. Abyśmy godnie mogli przeżywać najświętszą ofiarę, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: Słuchajcie więc, domu Dawidowy, czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Oto Słowo Boże. Amen.
Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie, ubogimi według prawa. Świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętego, pełnym mocy, Synem Boży, przez powstanie z martwych. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać według wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych, świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Mądrość Najwyższego, która urządzasz wszystko mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo proroka powiedziane: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie. Dzisiejsza Ewangelia nasuwa mi myśl o właściwych decyzjach. Kiedy dowiedziałem się w tym tygodniu, że zmarł generał Mirosław Hermaszewski, to w DPS-ie mam możliwość, modliłem się za jego duszę. Dlatego, że zbiega się jego lot w kosmos, Polaka, z moimi święceniami. W 1978 roku, w czerwcu, myślałem, że otwiera się świat. No, zresztą mieliśmy optymizm. Ale okazało się, że bardzo szybko zaczęło się wszystko kiełbasić. Przyszła Solidarność i zaczęły się, no, lata już gorsze. Tak samo myślę, mężczyzna prowadzi kobietę do ołtarza, wszystko będzie fantastycznie. Kobieta idzie z mężczyzną do ołtarza, to będzie fantastyczne życie. Mamy prawo tak myśleć. Bo decyzja jest nasza, że chcemy żyć dla szczęścia, chcemy doznać miłości. Chcemy także starać się dogonić fortunę i złapać jakiś jej kawałek dla siebie, ale także i dla innych. Dlaczego nam tak nie wychodzi? No bo szczerze powiedzmy, jak teraz będziemy siedzieć z rodziną przy stole, to ilu z nas powie sobie: przecież ci ludzie są mi obcy. No bo nie krew decyduje o tym, czy jesteśmy rodziną. Jest powinowactwo duchowe. Także nie zawsze rodzice są dla dzieci rodzicami. Może być inna osoba. Często jest taka korekta, że dziadkowie starają się nadrobić stratę tego, że nie okazali. No, starają się wnuki rozpieszczać. Korekta późna. Dlatego z lektury, którą jest, bo teraz postanawiam sobie jednak to posiedzieć jak dawniej przy gazecie, powiem o artykule, który mnie jest, no dla mnie też przemawia i jest jakaś mądrość, trzeba w końcu przy swoim etapie życia opowiedzieć. Jest to artykuł, który ma taki temat, no nie wesoły, porozmawiajmy o śmierci przy śniadaniu. Z tego artykułu, którego początek jest tak: była śmierć, był pogrzeb i co dalej? Jest jeden model, wóz, czarne ubranie, odczekaj kilka miesięcy, wracaj do żywych. Ten model już nie działa. Żałoby są indywidualne. Według nowoczesnych kryteriów diagnostycznych, jeśli smutek postaci bliskiego trwa dłużej niż 2 tygodnie, można uznać za depresję i zaproponować leczenie farmakologiczne. To nieporozumienie. Żałoba bowiem dla niektórych się nie kończy, a koncepcja, że trzeba przejść przez jej poszczególne fazy, już się mocno zdeaktualizowała. Jest za to wiele innych. No i ten artykuł, którego nie będę tutaj oczywiście streszczał, bo to jest właśnie cała zaleta, jak się nie patrzy na ekran, tylko patrzy się na gazetę, na normalnie wydrukowane na papierze wielkim. Ja przynajmniej należę do pokolenia, do którego właśnie nie z ekranu, ale z papieru zadrukowanego przemawia coś. I jest następna rzecz, którą na końcu znajdę. Mianowicie jest taka australijska pielęgniarka hospicyjna,
zebrała dużo i postanowiła w wiadomych celach, jak się wyda książkę, to można i zarobić. On jakoś tam bronił, wareł czy ware się czyta. Napisała książkę, czego najbardziej żałują umierający. Ludzie, którym pomagała przy końcu ich życia, zbieżali się, bo to jest taki moment, kiedy człowiek jest szczery. Tak jak w życiu gramy, lepiej lub mniej, komedię pewno. Tak samo wie, przy tych stołach się dzieje, jak się rozmawia nieraz, to ktoś się zaskoczy. Jak tak można być szczerym? Więc będziemy grali dalej tą właśnie rolę, że zbieżali jej się, czego najbardziej w życiu żałują. I tutaj jest tego, że nie żyli tak, jak chcieli. No tak, bo tak jak powiedziałem na początku, chcieć to mieć, żeby być szczęśliwym. No nie ma tak, nie żyliśmy tak, jak chcieliśmy, ale to jeszcze nie sprawa. Ale jest jeszcze dalej rzecz. Zbyt wiele czasu i energii poświęcili pracy. I bali się okazywać uczucia, bo wiemy, emocje to nam aż targają nam i tracili przez to przyjaciół i bliskich. I wreszcie, że nie dali sobie przyzwolenia na szczęście, bo zawsze było coś, co stało na przeszkodzie. Dziesiątki tych, którzy odeszli, nie mogą się mylić. Także ja też zachęcam do lektury tych tekstów, które przemawiały nam do duszy, na współcze. Nie patrzmy na zbytnio na media, bo one są mylne. Narzucają nam poczucie szczęścia, celu naszego życia i wielu innych rzeczy nam wtłaczają. Nie powiedzieć. Brak zgody. Brak akceptacji. Tutaj wracam. Do tego, co mi serce mówi. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wyglądając rychłego przyjścia Zbawiciela na świat, złączmy się we wspólnym błaganiu. Módlmy się za chrześcijan,
aby mogli przeżyć zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego w atmosferze bezpieczeństwa, zgody i wzajemnego szacunku. Ciebie prosimy. Za przystępujących w tym czasie do sakramentu pokuty, aby przez szczery żal, postanowienie poprawy, uczynili w swym sercu mieszkanie dla Boga. Ciebie prosimy. Za narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, aby potrafili zawierzyć swoje życie Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się też za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Józefę, Feliksa oraz za wszystkich zmarłych z rodziny wujców, aby Bóg dał im zasiąść do uczty zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się też za nas samych, abyśmy nadchodzące dni wykorzystali na duchowe przygotowanie się do świętowania narodzin Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Panie Jezu, wraz z całym stworzonym wołamy: Maranata, ukaż nam swoje oblicze i obdarz łaskami, o które prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca, ofiary na tace przeznaczamy na koszty ogrzewania Kościoła. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Panie nasz Boże, niech Twój Duch, który swoją mocą przeniknął Najświętszą Dziewicę Maryję, uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do... Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nazwał go imię.
co nie ma opieki. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Emanuel. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci. Wszechmogący Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia. Spraw, niech nasza gorliwość wzrasta w miarę zbliżania się święta, abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzenia Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Informacje duszpasterskie. Intencje w tym tygodniu. Jutro o 16 msza w DPS-ie, o 17 Gregorianka, o godzinie 18 za świętej pamięci Teresę Grela. O mszę świętą prosi siostra Barbara z rodziną. We wtorek o 16 msza w DPS-ie, o 17 Gregorianka, o godzinie 18 za świętej pamięci Albinę Sarzyńską. O mszę świętą prosi rodzina Sachajko. W środę o 16 msza święta w DPS-ie i tam będzie msza święta gregoriańska za świętej pamięci Kazimierę Gębala. O 17 za świętej pamięci Ryszarda Skibę o mszę świętą prosi pan Roman Pakuła. Następnie w środę o 17.30 nasze wspólne nabożeństwo, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zanosić będziemy nasze intencje te prywatne, zbiorowe i także w tych intencjach będziemy odmawiać różaniec, z tym, że jeszcze mamy nowennę do Bożego Narodzenia. Spróbujemy to wszystko połączyć. Zapraszam gorąco, moi drodzy, jeśli to jest już ostatni tydzień przed Bożym Narodzeniem, zapraszam do tej modlitwy wspólnej, bo trzeba się naprawdę dużo modlić. Następnie w środę o 18 za świętej pamięci Albinę Sarzyńską o mszę świętą prosi rodzina Radlickich z Trzewni. Czwartek
o 16 msza w DPS-ie, tam również będzie Gregorianka za świętej pamięci Kazimierę Gębala. O godzinie 17 intencja dziękczynna z prośbą o Boże łaski i opiekę Matki Najświętszej dla wnuków, czyli dla Aleksa, Wiktorii, Oliwii, Jake'a i Jana. Następnie o godzinie 18 za świętej pamięci Jana, Krystynę, zmarłych z rodziny Bilików. Piątek o 16 msza w DPS-ie, o 17 za świętej pamięci Albinę Sarzyńską. O mszę świętą proszą Państwo Alina i Marian Greszta. O 17.30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Również polecamy nasze wszystkie zbiorowe intencje. A następnie o 18 pierwsza intencja to Gregorianka, a druga to zbiorowa do Bożego Miłosierdzia. Sobota, 24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia. O 7 rano msza święta w DPS-ie. O 7.30, bardzo proszę, moi drodzy, zapamiętajcie, 7.30, pierwsza intencja, chce się modlić za wszystkich zmarłych w tym mijającym roku 2022. Podobnie jak w zeszłym roku, również i w tym chcę taką mszę świętą za zmarłych odprawić. I o 7.30 będzie druga intencja, to Gregorianka za świętej pamięci Kazimierę Gębala. Następnie o godzinie 8 będzie jeszcze jedna msza święta za świętej pamięci Władysława Berdzika w 30 dzień od jego śmierci. Następnie o 23.30 zapraszam do kościoła parafialnego najpierw na nowennę do Bożego Narodzenia i o godzinie 24.00 tradycyjna pasterka, którą będę ja sprawował za parafian, a ksiądz Marek w koncelebrze za świętej pamięci Franciszkę Romana za zmarłych z rodziny Kwików. Niedziela przyszła, za tydzień to 25 grudnia, to Boże Narodzenie. O 7.45 modlimy się za świętej pamięci Jana Filę w 13. rocznicę śmierci, za Ewę, Bronisławę, Sowa, za Bronisława, Stanisława, Piotra, Marka, za wszystkich zmarłych z rodziny Sowów. O 9.00 w Jacni za świętej pamięci Piotra Okoniewskiego. O 10.15 w Potoczku za świętej pamięci Marka Mokosieja w 1. rocznicę śmierci i za wszystkich zmarłych z rodziny Mokosiejów. O 11.30 za świętej pamięci Pawła Stachowiaka. O 16.00 msza w DPS-ie, o godzinie 18.00 Gregorianka. Dziś ostatnia, czwarta niedziela Adwentu. Serdeczny Bóg zapłać składam za ofiary na tace. Przeznaczamy na ogrzewanie kościoła. Jak na razie, już według tego, co do tej pory udało się jakoś tak stwierdzić, jakoś wyrabiamy z tym ogrzewaniem. Mam nadzieję, że się w tym względzie nic nie zmieni, chyba że przyjdą mrozy, wtedy zużycie będzie troszeczkę większe, ale myślę, że poradzimy sobie. W dniu dzisiejszym burmistrz Krasnobrodu zaprasza na spotkanie wigilijne na placu Siekuckiego o godzinie 12.00. Jeśli to jest na placu, to i ktoś by się wybierał, rozumiem, że trzeba się bardzo ciepło ubrać, ciepłe buty takie zimowe, żeby nie zmarznąć. I drugie zaproszenie. Także dzisiaj wójt gminy Adamów zaprasza wszystkich mieszkańców gminy, również na spotkanie wigilijne, do świetlicy wiejskiej w Jacni. Zaprasza na godzinę 14.00. Czyli pan burmistrz na 12.00 na plac Siekuckiego, pan wójt gminy Adamów do Jacni, do świetlicy na godzinę 14.00. Jeszcze raz ponawiam moją prośbę, przypominam, aby we wtorek w tym tygodniu, czyli pojutrze, pomóc w ustawianiu choinek i montaż szopki bożonarodzeniowej. We wtorek na 9.00 bardzo proszę gorąco o pomoc. Moi kochani, w sobotę wieczorem zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy. Dla nas Polaków to jest wyjątkowy dzień, wyjątkowy wieczór. Najczęściej najbliżsi, nawet z najdalszych krańców gdzieś tam świata zjeżdżają się, by razem, czy z rodzicami, czy ze wspólną rodziną przeżyć ten wieczór. Rzeczywiście niech to będzie dla nas również taki wyjątkowy wieczór, w którym pamiętamy, że po to Chrystus się narodził, żeby nas zbawić,
piękna choinka jest ważna, prezenty, cała oprawa, piękny śpiew kolęd, to wszystko jest ważne, to wszystko podkreśla, ale istotę. Chrystus przyszedł na świat, stał się człowiekiem, żeby nas odkupić, żeby to wywoływało w nas nieustanną wdzięczność za taką niepojętą dla nas ludzi miłość Boga do nas ludzi. Bardzo też zachęcamy, prosimy do tego, aby zachować oczywiście trzeźwość w czasie tego wieczoru, też żeby przy stole może trochę pośpiewać kolęd, żeby się nie wstydzić, nie krępować, ale rzeczywiście niech to będzie taki Boży wieczór. Niedziela to 25 grudnia, to uroczystość Narodzenia Pańskiego. Najpierw rozpoczynamy świętowanie od pasterki, którą rozpoczniemy o 24. I jak co roku ofiary przeznaczone na tacę przeznaczymy na Fundusz Obrony Życia. W tym dniu możemy również uzyskać odpust zupełny za przyjęcie z pobożnym usposobieniem błogosławieństwa Urbi et Orbi naszego papieża Franciszka. Możemy to uczynić za pośrednictwem radia lub telewizji. Też zachęcam do skorzystania z tego dobra duchowego, jakim jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego. I na zakończenie chciałbym bardzo gorąco powitać już w naszej ekipie, tak się wyrażę, Krzysztofa, który dzisiejszą niedzielą rozpoczął posługę w naszej parafii. Krzysztof jeszcze się uczy, jest w klasie maturalnej, stąd też możliwości są troszeczkę ograniczone, chociażby z tego powodu. Dlatego też Krzysztof będzie grał tylko w niedzielę na wszystkich mszach świętych. Pewnie jakieś tam drobne rzeczy będziemy sobie nawzajem gdzieś tam poprawiać. Oczywiście w trakcie będą też i teksty wyświetlane. Musimy tylko po prostu pewne rzeczy jeszcze dopracować, ale chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Krzysztof zgodził się tutaj być u nas. Ma w sumie bardzo blisko do Krasnobrodu, bo mieszka przecież w Suchowoli. Mam tylko nadzieję, Krzysiu, że ta posługa nie przeszkodzi ci w takim pięknym zdaniu matury. Przede wszystkim na pierwszym miejscu, nauka w tym momencie, a inne sprawy na drugim, w tym wymiarze ludzkim oczywiście, bo trzeba pamiętać, że na pierwszym miejscu ma być zawsze Pan Bóg, a potem wszystko inne jest na swoim miejscu. Moi kochani, dobrej niedzieli i bardzo jeszcze proszę, jak będziecie schodzić z kościoła, na ile mogłem, odśnieżyłem. Wiadomo, jest ślisko. Bardzo proszę, uważajcie. Trzymać się poręczy, powolutku schodzić, żeby bezpiecznie dojść do samochodu. Żebyśmy na święta nie musieli gdzieś tam mieć coś na ręce, bo będzie bolało na przykład. Bardzo jeszcze raz apeluję o ostrożność. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Pomódlmy się jeszcze na zakończenie. W intencjach jeszcze raz tej mszy świętej, a więc polecamy Józefę, Feliksa, zmarłych z rodziny wujców. Modlimy się też cały czas za Bartka. Wiem od mamy, że są już takie symptomy poprawy. Lekarze nie byli dobrej myśli. Są sami zaskoczeni postępami Bartka, jeśli chodzi o taki powrót troszeczkę do świadomości i tak dalej. Rzeczywiście, moi kochani, jestem przekonany, że te nasze modlitwy Pan Bóg wysłuchuje. O Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego w intencji Bartka, chorych wszystkich z naszej parafii, osób starszych, módlmy się Duchu Święty. Na prawdziwą drogę skieruj mnie od wszelkiego zła, od wszelkiego niebezpieczeństwa i złudzenia zachowaj mnie. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Oh.